Wykaraskam się z tego. To może być pomocne. Przydatne.
Uwaga na to, co na dole! Dobrze, że jestem wyrzutkiem, inaczej musiałabym z tymi baranami gadać. Dziś jest dobry dzień, żeby być Nora. Karcza chcą się z nami pogodzić. Chyba to moment równie dobry. Czemu ona do mnie mówi? Nic nie słyszę. Nic a nic. Bogini, czemu ona nie zostawi mnie w spokoju? Wyrzutek powinien w końcu wyciągnąć wniosek. Wyrzutek i gra z ogniem. Nie mam nic do powiedzenia jej podobnym. Wydawało mi się, że ktoś coś do mnie mówił, ale to przecież niemożliwe. Wyrzutek mnie nie sprowokuje. Nic nie słyszę. Nic o nic. Szech, matko. Niech ona sobie pójdzie. Przydatne. Tam. Chyba jest wzburzony. No, odwiedza mnie wyrzutek. Wszechmatko, uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę. Zawsze. Coś się stało, że jesteś taki drażliwy? Po próbie zostaniesz wojowniczką i będziesz mogła handlować w sercu matki. Może zwyczajnie nie lubię tracić klientów. Klientów, którzy nie łamią prawa, gdy sprzedają wyrzutkom. Tak jest. Nasze dni przewiny będą wspomnieniem, jeśli zachowasz milczenie. Przejmujesz się, że powiem komuś, że handlujesz z wyrzutkami? Nie wyglądasz mi na gadułę, ale różnie bywa. Możesz się nie przejmować. Nikomu nie powiem. Tak też myślałem, ale dobrze to słyszeć. Czemu ryzykujesz, handlując z wyrzutkami? Bez przerwy pytasz. Jeśli oczekujesz poważnej, doniosłej rozmowy, to odpuść. Dlatego, że sam nim byłeś, prawda? Tak. Złapali mnie, jak węszyłem w metalowych ruinach poza obręczą. Matrony stwierdziły, że jestem skażony i dały mi 5 lat. Co widziałeś w ruinach? Nic, co mógłbym zrozumieć. Gdy mnie wygnali, próbowałem wrócić do serca matki, ale wszyscy, których znałem, odeszli, a do tego wszędzie były tłumy, gdzieby nie spojrzeć. Wolę już zostać tutaj. Jedyna osoba, która wie o naszym układzie, to Rost. No cóż, ale on nie doniesie, nawet gdyby chciał. Dla Rosta prawo i obowiązek są wszystkim. Nie wiem, jak to znosisz. Naprawdę nie wiesz, dlaczego został wygnany? Już mówiłem nie. Chyba nikt nie wie, co on zrobił. Ale to musiało być poważne, bo dostał dożywocie. Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. O, stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż.
Myślałem, że szukasz potykacza. Daj znać, gdy będziesz gotowa. Myślałem, że szukasz potykacza. Daj znać, gdy będziesz gotowa. Jak już sprawiłaś sobie potykacz, poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? Ja już myślałam.
Będziesz później w okolicy, gdybym chciała coś jeszcze? Będę tu. Jak zwykle masz zebrać i przynieść części z upolowanych maszyn. Im będą lepsze, tym więcej okruchów zapłacę. Lepiej dobrze obejrzyj to, co mam na sprzedaż. Kto wie, może mam coś, co dałoby ci przewagę podczas próby. No i to by było na tyle. Dobrze, powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. Mam co chciałam. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie.